Więcej. Dobra, to dawaj, no. Robimy rozgrzewkową rundę. Runda Czary Mary, chodź spokój. Rozgrzamy. Raz, dwa, trzy, twoja stara to twój stary i lecimy! Ale obraza. Zaczynamy z grubej rury. Dobrze, lecimy z tym koksem. Srakmajler, dobrze. Niechaj tak będzie, niechaj tak będzie. Niechaj, niechaj, niechaj. Niechaj, niechaj, niechaj. Niechaj, niechaj, niechaj. Tro, to, 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 to. Co to było? Dobra, generalnie nie wiem, co tu się wydarzyło. Podejrzewam, że to mógł być jakiś ten, jakiś przebieraniec, ale generalnie GBS wcześniej wyskoczył i zabił Atema na moich oczach. To a nie mamy janitora przypadkiem? Musi być janitor. W każdym razie u mnie to wyglądało tak. I Mardrax pod koniec wbił też do mnie. On jest z jakiegoś powodu wyciszony, więc ktoś go musiał zblackmailować. W każdym razie była taka sytuacja wcześniej. Ja próbowałem dogonić tego przebierańca, ale gdzieś mi zniknął. I go ogólnie jakby GBS zabił na moich oczach Atema i zniknął. Tak to wyglądało. Co się pobiegł sobie gdzieś. Jakby, jeżeli ktoś na adminie stoi, to powinien potwierdzić, że ja byłem przed chwilą w reaktorze. No i pytanie teraz, czy ktoś widział GBS-a? Niestety ja sam w reaktorze. No, ja nie. Ja byłem w kafeterii akurat. Gdzie ja byłeś w kafeterii? Ja nie widziałam go tam. Zaraz obok storage. Wchodziłem właśnie do storage. Dobra, okej. Ja poszedłem ja jeszcze te robić chwilą, jeszcze jakieś 10 sekund temu byłam w reaktorze, bo tak, ale gdzie chodzi o reaktor, czy gdzieś w pomieszczeniach obok reaktora? No, w reaktorze i teraz ja wbiegłem do reaktora tylko po to, żeby zrobić kable do góry, nie? I potem od razu zbiegłem na dół. Ja dobra, Vexy, gdzie ty jesteś? Ja na balkonie siedziałem. Vexy na balkonie siedział. Nie, ja, Among Go. Kraksy, gdzie ty siedziałeś? Obok storage'a właśnie. Obok storage'a jesteś? Sobie, tak. Czekaj, tak, jestem upośledzony. Storage, tam by robiłeś. Ty robiłeś kabelki, tak? Nie robiłem kabelków, robiłem automat z napojami i właśnie tam jeszcze jakoś storage. A Vexy, ty gdzie jesteś teraz? Jestem na launchpadzie. Zagłosował. Na samym starcie. Na launchpadzie? Oj, no to trochę wygodnie, trochę brzmi jak... Ale Wekciawczu chyba. Brzmi Wekciawczu trochę jak człowiek węd ogólnie Wekcji w tym momencie. Szczerze mówiąc. Bo mi się wydaje, że... Warto wspomnieć, że jeżeli ja wyskoczyłem z węta i zabiłem, to musiał być w takim Eku, razie zasubskrybował na poziomie 1. Dziękuję ci za subskrypcję. No właśnie, no to mógł to być gliz w sumie. Dobra, Wekcji moim zdaniem jest sus. Ja tak ogólnie, bo launchpad jest mega wygodny. A Krank się o, to... Joeku! Co to za głosi? Mardlax mógł zagłosował na Joek tego. Ale pamiętajcie, że na poziomie 1. Dziękuję ci za subskrypcję, piąteczka. Nawet ciało ze sobą targa.
Lucy, możesz mi powiedzieć, co ty obecnie teraz robiłeś? Ja? Nie, Kranksy. Właśnie w ofisie, to znaczy przed ofisem robiłem kabelki i widziałem cię w adminie. No właśnie, a ja biegam do admina i tam ciało Mardlaxa leży, który głosował na ciebie. Ale ja przyszedłem znowu, ja przyszedłem z kafeterii i byłem w ofisie, bo pomyliłem się, myślałem, że on taska w ofisie, ale okazało się, że to są kabelki na korytarzu, po czym wyszedłem z ofisa, poszedłem na korytarz, schodziłem w dół, no i zobaczyłem ciebie w adminie. Czyli prawdopodobnie możesz być to ty i to był self-report. Nie, to nie jest self-report. Teraz jest duże znaczy generalnie Weksi... Byłoby bardzo głupie, że widzę Kranksiego i nagle wchodzę sobie do admina, a walnę sobie ciało. A nie był Kranksy przypadkiem podejrzany od Mardlaxa, że... Kranksy dostał Volta jednego i bardzo możliwe, że dostał od Mardlaxa. Natomiast... Nie wiem, jak tego ciała Kranksy nie widziałeś, no. No nie widziałem, bo nie byłem w adminie. Ja poszedłem, mówię, poszedłem do ofisa, wychodziłem z ofisa, bo pomyliłem sobie. Myślałem, że on taska w ofisie, okazało się, że task jest na korytarzu i to wygodnie. Były kabelki. Dobra, gdzie kto był w sumie? Ja teraz... Ja najpierw na balkonie i teraz GBS-a widziałem na balkony, jak robił tego, te działko. Nie mógł zrobić. I ja tam obok robiłem po prawej stronie, przy tym panelu teraz stałem. A Luna, gdzie byłaś? Ja byłam najpierw w kafeterii, potem na tym, potem na już w tym, no, greenhouse'ie na koniec. Greenhouse'ie. Nie tylko w tych dwóch miejscach. Czyli generalnie blisko, w sumie blisko killa nadal trochę. Lexi, gdzie byłeś? Wiesz co, ja Bladiego przed chwilą widziałem na balkonie. Tak, na balkonie. Ja mówiłem, ja na balkonie jestem. Chociaż Lexiego nie widziałem, szczerze mówiąc. Cały czas Bladi byłeś? Koło takiego gówna. Cały czas Bladi byłeś? Na balkonie? Znaczy nie, no wcześniej byłem gdzieś, ale w sumie nie wiem, co ja wcześniej robiłem. No gdzieś chyba gdzieś z komunikacji. Nie, no ale gdzieś biegłem tam. No. A Mongo, ty gdzie wcześniej byłeś przed adminem? Przed adminem? Kafeterii. Tak. Poszedłem do storage'a, wziąłem sobie ten, zrobiłem kabelki, popatrzyłem na GBN-a i poszedłem... Weksi miał generalnie troszkę też podejrzany ten movement, że mógł to potencjalnie do tego venta faktycznie skoczyć. Nie, mi się wydaje, że to może być Kranksy, ale... Albo po prostu to jest Kranksy. Mi to śmierdzi teraz Amongo, bo ja też wychodziłem z kafeterii właśnie, bo robiłem te kabelki obok storage'a. Dziwne to. Ale Bladi też tak, nie wiem co ja robiłem poprzednio. No bo nie, niestety, nie wiem, miałem pojęcia. Oj, Bladi. Albo Jester, albo też jakiś impostor. Podejrzane. Jeszcze ciało trzyma. Taki jestem właśnie, lubię sobie czasami potrzymać ciałko. Dobra, Weksi, co mam ciekawego? No, słucham, Weksi. Trochę jest niebezpiecznie, nie wiem czy zauważyłeś. No jest właśnie. Mi się wydaje, że nie jest niebezpiecznie, bo Kranksy prawdopodobnie był zabójcą, więc mi się wydaje, że sytuacja jest raczej luźna. Nawet jeśli... Weksi, przycięło cię. W tym razie mamy co najmniej jednego zabójcę między nami. Musimy kogoś no, wybawić. Zabójcę no, mamy, ale... No, ale ty cię sterujesz trochę. No, szczerze mówiąc... No nie wiem. Czy mi się sens... trochę to nie podoba, że jak pytałem każdego, to Bladi nie wiedział, gdzie był i co robił na początku. Nie, no był. No był, ale nie wiedział, co on robił, gdzie on był właśnie i to jest ten problem. No mówiłem ci, że byłem, z komunikacji szedłem stamtąd i generalnie potem poszedłem do kafeterii i widziałem już GBS-a, jak siedzi przy tych, przy jak robi te weaponsy, chwilę tam posiedziałem i potem przy balkonie siedziałem, w sensie już taska kończyłem. Dobra, a to górna komunikacja czy dolna? Nie, no czy... dolna, ja w ogóle nie byłem u górze w poprzedniej rundzie. No. Natomiast, nie wiem, szczerze mówiąc mi się wydaje, że Kranksy był i raczej już mamy jednego zabójcę. Tak mi się wydaje, no ale... Mi się Weksy nie podobał, mi się Weksy nie podobał, tylko... Weksy może jednak tego Jestera grać, kurde, też. No nie wiem, ja szczerze mówiąc bym chyba skipnął tą rundę jeszcze i po prostu zrobił taski. Ja się boję, że nadal może być dwóch mimo wszystko. Nie, mi się nie no wiem, że głośni. To też by zrobili przecież, gdyby było. Ale wszyscy byli jednogłośni. No właśnie, przecież to jest bez sensu, ale Weksy to jest bez sensu, jakby było dwóch, to by sabotaż zleciał. No to teraz może Traitor się teraz zrespić, wiecie? No może, no to może, no ale to co? Właśnie jest totalnie niebezpiecznie. Luna, a ty co robiłeś? No. A już nie pamiętasz pewnie. Co robiłeś w tej rundzie, jak zginął? Kto tam zginął na górze? Mardlax. Czy w poprzedniej, czy wcześniej? No, w poprzedniej. Dobra, to już stare dzieje. Była w kafeterii, potem w greenhouse'ie.
Luna jako też potencjalnie mogła, bo jak ona miała była blisko, to po prostu mogła wskręcić, no, była trochę blisko. No nie wiem, czy jestem teraz kogoś wyrzucić. Ale to wtedy Kranksi by nie zauważył, też takie trochę... Nie wiem, ja skipuję na razie. Tak, glitch może zaskakiwać do Venta. Możliwe, że jest jeszcze glitch, to nie? Nie wiadomo, kto nim był ogólnie. Jak ja mam? O, tu mam właśnie. Tu. Nie no, nie wierzę, kurwa! Chciałem kogoś zabić, akurat spatrzyłem na te podgląd. Po prostu nie chce mi się wierzyć, no po prostu taki pech. Ja pierdykam, pierwsza osoba, na jaką trafiłem, to był glitch. A jeszcze chciałem kogoś zabić, kogokolwiek spotkam, ale wiecie, co chciałem jeszcze zrobić? I jeszcze... Co jest? On mi ukradł rolę musiał. O nie. Na przejściu z dolnych komsów tam do kafeterii, tam przed rozwidleniem jeszcze. Czekaj, gdzie leży to ciało? Na przejściu z dolnych komsów do kafeterii jeszcze przed rozwidleniem. Okej, dobra, to ja wiem, kto zabił już. Bo Vexi zabił. Vexi? Bo stał przy stole z kafeterii i się nie ruszał. O, jest do kafeterii. Ale Vexi... Rozwaliłem mi się słuchawki. Jestem. Nie a to ciebie ludzie nie było? No, słuchawki mi się rozwaliły. A to w takim razie musiałam go zabić, jak Vexi stał AFK. Nie. Bo ja nie naprawiłem górne komsy i bezbiegłem do kafeterii. 0 na 8 zadań, co tak. Nie, niezły Vexi. Tak. Ale cisza grupowa. No ja nie wiem, co powiedzieć. Też nie wiem, co powiedzieć w sumie, bo... Istnieje też szansa, że... Istnieje też szansa, że... Nie, szansa, nie, moment, nie, nie klejmujmy, no. ja mogę powiedzieć, co zrobiłem. Nakładki to mówi, dobry pomysł. Bo ja zrobiłem ogółem taką śmieszną sytuację, bo kwestia jest taka, że ja byłem amnezjakiem, nie? I ja znalazłem to ciało, i ja tą rolę sobie przywłaszczyłem i poszedłem naprawić komsy. Znalazłeś ciało Bladeusza. Ja no i słuchaj, tak... przywłaszczyłem rolę i poszedłem naprawić komsy, bo on padł na komsach. I jak naprawiłem komsy do góry, to zbiegłem do kafeterii, żeby sprawdzić, czy kogoś tam nie ma, no i tam stał Vexi, ale Vexi podobno był AFK, więc Vexi nie zabił. Ja ogólnie mogę powiedzieć, że mogę sklejmować rolę, bo i tak teraz mnie... Cały czas jestem AFK-iem, więc on mnie nie strzeli. Po prostu jest pojazdem, jeśli mamy strzelającego kogoś, to mnie nie strzeli żaden impostor, bo jestem snitchem, więc już nie może mnie strzelić teraz. No to jak Vexi stał AFK, to Amongo musiał zabić. Nie, to, albo ty musiałeś GBN zabić po prostu. Nie, no. Amongo zabić. I piękne sobie alibi zbudowałeś na tym, że mamy Morflinga. No. Wyjebał. O nie. W pierwszej lundzie Brady widział GBN. No dobra, no ale kwestia jest... No tak, no widział, jak wyskakuje z Venta i zabijam, no ale już doszliśmy do tego, że to musiał być jakiś śmieszny glitch. Albo po prostu five head to AGBN, no. Też może czy ty być. Myślisz, że to by było w ogóle jakkolwiek... Ja myślę, że ty jesteś na to... Właśnie, że jesteś zbyt mądry. Amongo zabił Bladiego, to jest fakt. No to akurat był fakt, ale i tak jest. Szkoda, bo chciałem, żeby Abladi kogoś zabił, bo ja wiedziałem, że oni zabijają. Ja tak sobie myślę, po chuja mam robić taski, jak Vexi tak ma 0 na 8 przez całą grę. Ajajaj. No komuś ja robię to. Ja wiedziałem, że nagle Huntera dostałem, ale to musiałem... No, ja wiedziałem, że jakiś glitch jest na pewno. I... Bo to było ale tak. Ja na komsach kogoś zabiję. Oczywiście pierwsza osoba, którą Blady musiał zajebać, to ja. Nie, nie byłeś pierwszą osobą. Pierwszą osobą był Quick chyba. Bo ty się napotoczyłeś, no. Nie, ja ty mnie zajebałeś. Nie, Quick był pierwszą. Ale lepiej tak. Jest to, że ja widzę tema jest Blady, jak zabijają, to ten glitch. Tak, nagle wbiega glitch, GBN zabija tego. Ja takie dezorientacje. Glitch może skakiwać do Venta? Może. Może, dlatego on spierdzielił w ogóle, ja próbowałem go złapać, on spierdzielił do Venta, już było tak po robocie.
Dlatego nie chciałem cię nawet zabijać później, bo wiedziałem, że ty będziesz jeszcze ten kilo robił. Ale jaka jest Ale szansa? Na komcach tak się bałem i tak podchodzę, dobra, walnę pierwszą osobę. A wiesz co, ja najgorsze, że miałem dokładnie tą samą taktykę, mówię, walnę pierwszą osobę, tylko jak biegłem korytarzem, otworzyłem na chwilę tą od sabotaży, żeby zobaczyć, i akurat ty mnie zarąbałeś w tym momencie. A najgorsze, że biegłem do schowka, namiotły, nie, i myślę, a zrobię jemu pranka tepnego, i wbiega kurwa Janito z impostorem i mnie... Ja widziałem jeszcze. Ale wiesz co, prawie jakby jeszcze to był gość tepnął i akurat by wbiegł ten, nie, to byłoby dosyć zabawne. Najgorzej. Pół sekundy i by tam była AB. No właśnie, jej biegło se. Cześć, Vladdy, się teleportował. Cześć. Niestety Wiksa, ale... sobie idę. Nie no, zostań Wiksa. Jest już przykro. No próbowałem AB go przekonać, ale on jest nieugięty. Na co jest ci przykro? No, że nie chcesz, żeby Wiksa grała. Że 18 osób jest na Among Us. Zapisała się za późno. No niestety, jak wszyscy dodają osoby pod granie w Among Us, to potem zrobią się kolejki. Właśnie, potem będzie płacz, no. Słuchaj, ja cię zapłacę następnym razem. No i wtedy teraz już lepiej rozmawiamy, no. Teraz już możemy rozmawiać. Dobra, to na Nexta, jak nie będzie miejsca, ile tak? Dwie stówki czy trzy? Nie wiem, rzucisz to, zobaczymy. Ej, Wiksa, to mi się nie podoba. No, mi się wydaje, to mi się nie podoba. Teraz. O, tam już się odpala, kurde. Oj, nie. No, żeby jebiemu tylko pieniądze wrzucać? Dobra. No. Ladeusiu, ty nie zbierasz ludzi, ja się zajmuję tym zawsze. Proszę cię. No, zagadamy na następne nagrywki, co? AB, pamiętaj, że 50% podatku jest i dla mnie. Właśnie. No, ale ty tak powiedział. Morawiecki tak powiedział. Od zarobku firm. Po groszach. Dobra, kto wbija jeszcze? AB to jest firma? Wow. Nie, no w sumie AB brakuje jednej osoby. Kto nie przyszedł? Jedna sama w sobie. Była osoba, tylko polazła jak Wiksa wlazła. Co? Kto poszedł? Czekaj. Kto poszedł, a ktoś miał być? Bił, ale nie... Sandwicha nie ma chyba. No. Twingujcie go. Czemu on gra w Genshin od 3 godzin? No no to trudno, niech wbija, no to jak go nie ma, to wbija zastępstwo, no, proste. No. Ale Wiksa nie chce grać bez Hubiego, a ona chce dwa slot. A. Kto to jest ten Hubi? Nowa osoba jakaś. Nie interesuj się. No, ktoś od Wiksy i co teraz? No nic, no to Blacki. Nie, ale on musi skończyć tą najpierw progresję. Blacki wbije zaraz. Ej, no to, dobra, gramy w 14 osób, po prostu najwyżej wbije zaraz. Dawaj, no. raz, startuj. Zaraz, to jest 20 minut w sumie z tymi rundami. No way. Ale super. No, elegancko. No i klasa, to mi się podoba. Teraz będzie dużo bezpieczniej. No kurde, no chyba se jaja robicie! Czemu kurde? Ej, czy to ja go zabiłem? Co nam się wydarzyło? Pomyślcie. Co się wydarzyło? Teraz pomyślcie i proszę nie mówcie tej roli, pomyślcie. Nie, no ja wiem, co Quick tam robił. Dobra, ale sam się zabiłem. Nie wiem, żeby on w tej grupie aż tak zabił. No tak, ale kurde, nie? Ale Bloody, żeby w niego wleciał? Nie, to był pewnie animacja zabijania, ale to nie no, ale mi się wydaje, że... Nie, więcej tego tematu nie, skipujemy szybko, proszę. Nie no. Nie, dobra. Mogę skipnąć, ale ogólnie powiem tak, że prawdopodobnie no to nie było zabicie, tylko to było prawdopodobnie jakieś sprawdzenie. Tak. Ale ten trzech impostorów? To trochę... O bogowie, to chyba szalałeś trochę z tym trzema impostorami. No i tam, teraz kurde zostało... ile? 6 osób i tylko był jeden impostor. Ej, no dobra, to jak coś, to ja jestem niewinny, więc ta chilku musisz... Ja też. Nie. Ej, ja też. Nie, oni mogą kłamać, a ja powiedziałem jako pierwszy, że jestem niewinny. Czy jestem niewinniejszy bardziej? Bo ja go pierwszy powiedziałem to. No. A, zły ATM jest. Prawda. Nie będę ci mówić jaką rolę, ale możesz z góry założyć, że jestem niewinny. Jestem mega niewinny. Prawda, snajper ja TTV, który ma kolor, który ma skina, którego nie wolno używać? Zabijcie go za to. Dobra, generalnie idziemy ze snajperem. Czas, Time Lords, cofa czas. Oho.
IGB jest dziękuję, martwy. Że ktoś mnie tutaj Time Lordem uratował. Dobra. No i mamy Quicka. Quick, wiesz to? Wiesz to, Quick, żeby zabijać ludzi. Używa wtedy Time Lorda, no. Dobrze ci tam. Spokojnie, no. I tak cię widziałem. Quick. Nie robiłem taska, stałem w miejscu na... Nie, no Quick, ogólnie nie wiem. W którym miejscu cię zabił? Na teleskopie, Kurde, to wszyscy cię widzieli, no. Strasznie jak się zachowałeś. Prawdopodobnie tak ja pierdyka. Dobra. Albo nie to powtarzam, Vex jest 100% czysty, skanował się nie, ze mną. No jest, fajnie, Quick jest, Quick jest mega czysty. Gdzie ty się skanowałeś? Nie no, Ebi, błagam cię. Wszyscy wiedzą, proszę, że Quick jest czysty. Nie róbcie jestem mi tego. Jak chuj poleci słowo. Mam szeryf, to był szeryf. Ej, dobra, jak coś, to Quick jest czyściutki, więc możecie zaufać mi. No, słabnie. Odbywacie się trapera. Cześć! Chyba takiego trapera z Fejna, co potrafi zabijać. Kto powiedział, że to jest traper? Niby czemu Quick miałby być niewinny, skoro zabiła Monga, nie kumam. Pozbywacie się szeryfa. Cichaj tam. No, jakby był szeryf, to by pomyślał o Lordzie ta czasu. Nie pomyślał. Szeryf Lamus. Ale lak był. Dobra, gdzie jest sniper? No gdzieś sniper poszedł. Niedobrze. O nie, z tymi dwoma to się boję chodzić. Klawek i Amongo, wyglądają trochę jak loversi, szczerze mówiąc. Bo chodzą razem. Jest i Mardlax, jest i Klapek. Jest i Amongo. Jest i Lord Tczasu. Klapek, Amongo, Mandra, Mardlax. Potężne Frio. Amongo, Mardlax. Strasznie długo Amongo robi, znaczy ten, Mardlax. Ale on chyba może robić tego Simon Sessa. Więc w sumie git, tak mi się wydaje. Mardlax, ja mogę go raczej czyścić. Okej. Okay. Znaczy nie, Klapka Mardlax. Zabił albo Smooper, albo Poisoner. A Klapek wychodził przed nami ze Specimena, nie? Tak, on tak, wychodził ze Specimena. Wychodził. Czemu? Czekaj, chyba Ares jeszcze żyje, a go nie pokazało, mamy... Generalnie wątpię, żeby to był Poisoner, szczerze mówiąc, bo tak, nie wiem, ile Poisoner ma czasu timingowo? 5 sekund? No to nie, to raczej tego nie zrobił. Ja mogę powiedzieć, gdzie był wydaje AD, mi się, że nie. Ten. Chyba, że Amongo jest poisonerem, ale to jest bez sensu, bo Amongo cały czas się woził z Klapkiem i co, na końcu miał go spoisonować. Ale w którym miejscu w ogóle to jest? To jest jak się wychodzi... On wyszedł ze mną z dekontaminacji. Okay. Wyszedł ze mną z dekontaminacji. Tak, byłam wcześniej jeszcze destramidam, miałam w górnej dekontaminacji. Chociaż zgłosiła. No. Nie wiem, ja... Miałam w specimenie Mardlaxa chyba? Światło było zgaszone, więc ja widziałem tylko Mardlaxa. Ale światło było bardzo szybko. Generalnie... gasło światło, to było... Światło ja naprawiłem. To tak, generalnie wątpię, żeby to był Poisoner, ponieważ jedyną osobą, która tak naprawdę mogła zarazić, to byłby Amongo. Natomiast mi się wydaje, że po prostu albo jakiś, jak już, to super prędzej w tą stronę, albo ktoś po prostu być super, no. Na zgaszonym super, świetle ktoś romnął. Nie, mi się wydaje, że jest czysty. Albo Bejci wleciał. Teraz był na O2. Tak, no ja byłem na O2 z Vexi. Mardlax, a ty co robiłeś w tym specimenie? Tą klawiaturkę jak masz... Co? Jak masz tą, najpierw tą klawiaturkę od 1 do 10, potem Simona. Mm-hmm. I ktoś kurna cofnął. No tam stałeś i stałeś, ja myślę sobie, Mardlax, ile ty masz... kurna cofnął i kto jest no, ja nie wiem po prostu, Mardlax, ile można robić jednego taska? Dobra, nieważne. Ale dobra, ale Mardlax raczej czysty, bo wątpię, żeby on tam stałoby mu się chcieć stać tyle czasu w jednym miejscu. Dobra, to Amongo. Aha, więc nie, raczej nie Amongo. Nie, no to się skipnął, ale skip no... Jak już to jest... Luna z Bajcikiem wleciała, jak już. Ja to mogę powiedzieć w sumie, że byłam amnezjakiem i zabrałam mu rolę, także wiem co miałam. O, to szybka akcja widzę. No i szybki swapping wleciał. Mogłaś to od razu Luna powiedzieć. No tak nie skinę, no już mnie strzeli tylko amnezjarkonik.
Dobra, Luna pokazała, jaką ma nową moc. Dobrze, Luna. Ewolucja. Dobra, chodźmy to światło naprawić, bo chodzenie. O, jest i Snipper. Ten, co też mi się wydaje, że czysty jest. Mardlax i Snipper raczej są czyści. Amongo raczej. Chociaż nie, Amongo nie mam pewności. Amongo nie mam pewności, szczerze mówiąc. Ale Snipper wydaje mi się, że przykleił się do mnie, dlatego że powiedziałem, że jestem czysty. Chyba, że chciał robić alibi. Bo też jest taka możliwość, że chciał robić alibi, co nie? Dobra, cofać czasu i taki porządny cofać czasu, że wrąbało mnie z pół kilometra dalej. Dobra, robi download. W sumie też muszę zrobić to. No nie, to tyle byłoby z mojego robienia downloadu. Gdzie jest jego ciało? Właśnie, gdzie ciało? Gdzieś koło komsów bardziej z... No to ja widziałem go 3 sekundy temu. No, no kurde, to znowu Luna, zabija i od razu zgłasza. Czekajcie, widziałem Among odbiegającego od strony komsów. Tak, ale jak ja to nie wiem, ja z Ufisa wychodziłem. Jeszcze raz, Luna? We dwójkę biegli. Zbiegliście z Amongiem we dwójkę? Nie, że ty biegłeś z Amongiem. Ja nie biegłem z Amongiem, ja ze snajperem biegłem. Nie, my się minęliśmy tam przez chwilę, przy weponach się minęliśmy. No ja minęliście się tam. Ja wychodziłem z Ofisa, tak. Z Ofisa wychodziłem i po prostu do lewej strony szedłem, do boilera. Ja wybiegłem z elektryka razem ze snajperem i potem cofnął Time Lord trochę mnie w górę i musiałem dobiec znowu do weaponsów. I wtedy mijałem... To był surf report w tym momencie, Luny. Właśnie no nie też tak podejrzewam. Destruk Ranks wychodzili z lewej strony. Dobra, ogólnie ja bym się tym nie przejmował, bo Luna jest swaperem, więc jeśli faktycznie Luna jest najłaperem, to i tak Amongo nie wyleci. Nie jestem swaperem. Nie jesteś swaperem. No, ale mam od klapa. Ktoś tu inny troluje. W ogóle klapek nie zrobił kluczy, ja nie wiem. A skąd nagle ci się wzięło, że klapek kluczy? Aaa, za tak. Musiałam wracać do dropshipa, żeby je zrobić. Niezły klapek. Klapek nie zrobił kluczy? Nie rozumiem. Aaa, że ty przyjmujesz... No bo ona przyjęła amnezję, jego rolę i... No klapek lubi nie robić kluczy akurat. Dobra, no to... Znaczy, wiecie, ona może być tym plagbearem przemienionym i ktoś i na przykład dlatego się pod nią wyjebują, bo ją chciał sprawdzić czy coś. Nie wiem. W sensie brzmi to no, dosyć w sensie, legitnie. Teraz jestem, w sensie, cisza. Generalnie brzmi to dosyć. Brzmi to dosyć logicznie, że może faktycznie zabrała rolę i klapkowi, natomiast. I może faktycznie jest niewinna. Natomiast Amongo dwa razy był przy killu, więc na niego tak naprawdę też jest. No Luna też była dwa razy przy killu. Ja teraz na końcu rundy. Luna mówi, że jak wychodzi z tego, z admina, więc w sumie. Luna mówiła, że w końcach jest ten kill, tak? Ja jak byłem na przed wejściem do Storage'a, to przebiegał przy mnie Mardlax, no 3 sekundy, bo ja zdążyłem dobiec. Nie wiem, mi się wydaje, że Luna niekoniecznie musi być ostatecznie, wiecie? Ale na razie najbardziej podejrzana. No nie wiem. Kurde, no co ja no bo Luna to jest z tym, że nie zrobiła, klapek nie zrobił kluczy, kto by tak klejmował, przejmując rolę? A co, no klapek lubi nie robić kluczy, no mógłby nie robić, to ma sens. No, więc ja już prędzej bym... No nieważne. Masz pozdrowienia od kanału Retro Borsuk? No to nieźle, to też pozdrawiam, o cokolwiek chodzi. Nie wiem o co chodzi, ale też pozdrawiam. Gaszone światło równa się, zaraz umrę. Albo zostanie cofnięty czas. Skończy się na tym samym w sumie. To gdzie jest mój kolega snajper? Ktoś jest na tych, Amongo jest tu. Luna jest tutaj. Ranks jest zabójcą. W sumie nie pamiętam, czy abstainowałem w poprzedniej rundzie. O nie. KURWA! Jebany k... Kranksy mnie zabił.
O, dobra, Time Lord mnie uratował, to, dziękuję ci. Tak jak myślałem... To nie teraz Luna? Nie, nie Luna, Krank, poczekaj, zabił mnie... O, Kranksy mnie zabił, no, Kranksy mnie zabił. Ej, zobaczcie, co się dzieje. No. A gdzie to zabójstwo w ogóle? Dobra, nie ma znaczenia. Oni już widzą, że jesteśmy, ale uwaga. Mogę wam zdradzić, że Amongo jest zabójcą też, ale jest naturalką prawdopodobnie. No, no i fajnie. Dobra, to później się dogadamy. Musimy ustalić, kogo wyrzucamy najpierw. Kranksiego za to, że mnie zabił? Ja już na Kranksiego zabiję. No i elegancko, go Kranksy. Straciłem. Kranksy. Już woty poszły na Kranksy. A nie wiem, nie jestem przekonany, wiesz? No a Tema, dawaj, no bo tu jest taki wredny, no. Czekaj, jesteś gliczem? Jak były komsy, to nie widziałem. Ej. Dobra, dawajcie. Jestem gliczem, jak nie widzisz. Nie mam pojęcia, ale to było podczas wyłączonych kompsów Vexy? Nie, przed kompsami, przed tym, jak się odpaliły. No to... ale to na pewno było przed kompsami? Tak, ktoś cię próbował zabić i to 500 razy. Tak, no. Wiesz, przed kompsami... Wiesz co? Nie wiem, pamiętam. Mam teraz... Ja mam jeszcze przycisk, bo nie wiem, ja to zgłosiłem? Czy kto to zgłosił ostatecznie? Chyba nie wiem. Może faktycznie Luna zgłosiła? To mogę zgłosić. To może faktycznie tego wyrzucimy Amonga. I będzie heja, do widzenia. Kurwa mać, no nie da się. To co, to jest, wyrzucamy tego Amonga? A co? Czemu AB co? Żyje? Jak to czemu się stało? Nie, no ja AB, bo zostałeś oskarżony przez impostorów. A, to jest. Jest pestilence, jest pestilence. No a dziwisz się, że jestem oskarżony przez impostorów? Jak się jeden na mnie wyrąbał? No, musimy podjąć jednogłośną decyzję. Wypierdzielamy Amonga? Jak to a wygląda? A kiedy się na tobie wyrąbał? Snajper się na mnie wyrąbał. A kiedy? Nie wiem, jakieś tak 10 sekund temu. Gonił mnie do laboratorium i biegałem wokół tego, nie? I mówię, nie, dobra, odpalam alerta i zabił mnie tam. Ja wiem, że ktoś siedział teraz na kamerkach i Vexy jest na O2 i nie mógł tego killa zrobić, w sensie jakiegokolwiek. Mimo to jest tam Amonga, który jest pestilensem. Znaczy jest na pewno pestilens, więc... Wyrzućmy po prostu Amonga i tyle. Jest głupia. Ale jesteście. Dobra, Mongo, nic nie będzie, przeżyjesz to jakoś. No, wygrałem wam grę, bo zabiłem wszystkich impostorów. Miło z swojej strony. Miałem klapę, ale miałem klapcza zarąbał tym Time Lordem, że to niemożliwe jest po prostu. A mnie jeszcze chcecie wyrzucić, ja nie wiem. Klapek, idealny Time Lord, sekundę później, jak po tym, jak zabiłem Amongo, ty go wskrzesiłeś. Nie wiem, myślałem, że to będzie trochę, nie? Tak, elegancko. Tragedia, dostać kurde traitora na dwa, to nie to zbyt. No, Time Lord dzisiaj zrobił robotę wyjątkowo. Zarąbuję, jak już chcę do Venta wskoczyć. W tym samym momencie, kiedy skakiwałem do Venta, mnie zabiłeś. Ach, klasa. Time Lord. Klasycznie. Klasycznie win-win. Piękne rundy dzisiaj.